Nie jest, proszę Państwa, łatwo mówić o tekście, który się napisało, który podejrzewam, że część z Państwa może czytała i nie chcę mieć takiego poczucia, że odgrzewam te same kotlety, więc staram się powiedzieć to samo, ale mimo wszystko w jakiś sposób innymi słowami. Myślę, że, proszę Państwa, zacząć trzeba od tego się nie da chyba uciec. Jaki jest ten bilans tej transformacji, choć nie na tym będę się koncentrował. Otóż chciałbym powiedzieć wprost od razu, jak jest moja ocena. Ta transformacja, czyli ten całokształt przemian w Polsce, który obserwowaliśmy w ostatnich 30 latach, jest zdecydowanie bilansem pozytywnym. To znaczy ta ilość tych pozytywnych rzeczy, która się wydarzyła, zdecydowanie góruje nad tymi negatywnymi. Myśmy mogli sobie wyszczególnić takie główne 4 obszary, w których te zmiany zaszły. Byłoby to państwo, byłoby to polityka, gospodarka i społeczeństwo. To w obszarze gospodarki, rzecz jasna, bezprecedensowy wzrost gospodarczy w ostatnich 30 latach sytuuje Polskę w gronie najszybciej rozwijających się krajów na świecie. Oczywiście są tacy słusznie, którzy powiedzą, że przecież PKB się nie wsadzi do garnka. I to jest oczywiście prawda, ale no przecież PKB jest silnie skorelowany z jakością życia, więc ta jakość życia w tych ostatnich 30 latach nam się bardzo znacząco podniosła. W obszarze polityki zbudowaliśmy demokrację nieoligarchiczną. Mało kto zwraca na to uwagę, ale przecież jest krajem, gdzie nie mamy biznesmenów, którzy trzymają naszych polityków w kieszeni, jak jest za naszą wschodnią granicą, ale także te zjawiska występują w naszej części Europy. Dodatkowo nasza demokracja jest drożna, to znaczy my zachowaliśmy taką równowagę między z jednej strony stabilizacją systemu, ale z drugiej strony z takim otwarciem na nowe partie polityczne. W zasadzie co każde wybory parlamentarne obserwujemy nowe siły polityczne, które dostają się do tego naszego parlamentu, starają się coś obiecać. Pewnie rzadko mi to wychodzi, ale to pokazuje, że nasza demokracja jest otwarta. W końcu w obszarze państwa, gdy porównamy sobie sprawność z lat 90. polskiego państwa, które przegrywało z zorganizowanymi grupami przestępczymi, z mafiami, do tego państwa dzisiaj, to widzimy, że mamy prawo być dumni, bo nasze państwo wywiązuje się przynajmniej z tych podstawowych funkcji całkiem nieźle. I w obszarze społeczeństwa bez porównania poziom wykształcenia i kompetencji Polaków jest nieporównywalny do tego poziomu sprzed 30 lat. Oczywiście ja wiem, że pewnie podnoszą się głosy i słusznie, że ten papier, wykształcenie wyższe, on się mocno zdewaluował, ale mimo wszystko Polacy są dzisiaj zdecydowanie lepiej wykształceni niż 30 lat temu. I oczywiście do każdych z tych 4 obszarów moglibyśmy, proszę Państwa, wskazać jakieś mankamenty. W obszarze gospodarki chociażby to, że nie mamy dzisiaj żadnej globalnej polskiej firmy, która byłaby oparta właśnie o innowacyjność, o technologię. W obszarze polityki wciąż doskwiera nam niska kultura polityczna. W obszarze społeczeństwa mamy niski kapitał społeczny, który nie tylko wpływa na nasze relacje, ale także na państwo, politykę, gospodarkę. I w obszarze państwa oczywiście dalej jesteśmy w stanie te podstawowe funkcje wypełniać dość nieźle, ale wtedy, kiedy przychodzi nam tą rzeczywistość odkształcać w stopniu znacznie bardziej takim kompleksowym, strukturalnym, no to mamy problem. Mamy problem, żeby dowieść te usługi publiczne na dość wysokim poziomie. Niemniej nie chciałbym, proszę Państwa, tworzyć wrażenie takiego fałszywego symetryzmu, bo tutaj symetrii nie ma. Ten bilans jest moim zdaniem jednoznacznie korzystny. I trzeba zadać sobie pytanie, co wpłynęło na to, że udało nam się w ostatnich 30 latach zrobić tak dużo. I tutaj chciałem postawić tezę, która moim zdaniem nie wybrzmiewa bardzo mocno w debacie publicznej, a powinna. Mianowicie, kiedy przeanalizujemy sobie genezę tych głównych reform, które miały miejsce na tych różnych odcinkach polskiego państwa, to były to reformy w dużej mierze pochodzące z zewnątrz. Były to reformy, które realizowały agendę zewnętrzną, dlatego że taki był warunek przystąpienia Polski do instytucji świata zachodniego, do którego chcieliśmy przyłączyć się w roku 1989. Polski proces akcesji do Unii Europejskiej wymagał przyjęcia ogromnej ilości prawa unijnego. Wstąpienie Polski do NATO, do Rady Europy, do Światowej Organizacji Handlu i wiele jeszcze innych organizacji, one były związane z transpozycją ogromnej ilości prawa. W zasadzie można powiedzieć, że nie powinno nas dziwić to, dlaczego w ostatnich 30 latach tak dużo energii poświęciliśmy na debaty symboliczne, godnościowe. No bo właśnie te debaty materialne na temat tego kształtu polityk publicznych, one były określone. W pewnym sensie to była sytuacja bezalternatywna, dlatego że to ta powszechna chęć dołączenia do Zachodu po prostu nie rodziła nam przestrzeni na to, żebyśmy mogli na poważnie dyskutować nad kształtem tej polityki, a z drugiej strony oczywiście było to rozwiązanie bardzo wygodne. Ten rozwój
zależny, ale bezpieczny. On był przecież wyborem nie tylko Polski, ale w zasadzie całego naszego regionu. I można sobie zadać pytanie, że skoro nasi, to nie od naszych polityków, którzy nie przeprowadzili takiej strategicznej refleksji, byli raczej wykonawcami, a nie sprawcami tej, czy kreatorami tej transformacji, to czy powinniśmy w jakiś sposób się cieszyć, bo przecież ta rola, którą zakreśliłem, była mocno przedmiotowa, nie podmiotowa. I otóż ja uważam, że jest powód do satysfakcji, dlatego że to, co proszę Państwa dzisiaj, szczególnie dzisiaj, uważam, że jest ogromnym wyzwaniem dla polityków zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, nie jest brak wiedzy, co robić. One oczywiście gdzieś w różnych obszarach są pewne obszary, gdzie oczywiście mamy z tym problem, ale zasadniczym problemem dzisiaj jest akceptacja społeczna reform, które wszyscy dobrze wiedzą, że trzeba przeprowadzić, ale nikt ich nie realizuje. I to jest, proszę Państwa, coś, co faktycznie wyróżniało Polaków, to znaczy to, że myśmy dali akceptację dla reform, które były bardzo trudne, które były bardzo bolesne, które polegały na tym, że my ograniczaliśmy naszą konsumpcję po to, żebyśmy mogli konsumować w przyszłości więcej. Czyli godziliśmy się na pewien paradygmat wysiłku, który polegał na tym, żeby odłożyć sobie tą konsumpcję dzisiaj na przyszłość. I oczywiście trzeba zadać sobie pytanie, z czego to wynikało? Jak to się dzieje, że dzisiaj, kiedy patrzymy na cały świat, jak ciężko się reformuje, patrzymy na Francję, gdzie prezydent Macron chce wprowadzić swoje reformy i non-stop ludzie wchodzą na ulicę. Widzimy Rosję, gdzie społeczeństwo rosyjskie mocniej zaprotestowało przeciwko reformie emerytalnej, którą zaproponował Putin, niż przeciwko ustawom ograniczającym wolność. Te wszystkie, proszę Państwa, przykłady pokazują, jak ciężko dzisiaj uzyskać akceptację społeczną w tak zróżnicowanym społeczeństwie, społeczeństwach dzisiejszego świata. I moim zdaniem taką przyczyną, dla którego myśmy to akceptowali, tu dochodzę do sedna mojej wypowiedzi, była ta warstwa psychologiczna, o której niewystarczająco często dyskutujemy w debacie publicznej. Mianowicie, proszę pamiętać, że Polska w roku 1989 była w stanie absolutnej katastrofy nie tylko gospodarczej, ale przede wszystkim mentalnej. Dlatego, że nasze poczucie własnej wartości było dramatycznie niskie. To poczucie marazmu, poczucie beznadziei po tej dekadzie lat, można powiedzieć, wielkiej smuty lat 80., kiedy ten system się walił, kiedy nie było już nadziei, że on się w jakiś sposób poprawi. Ta szarzyzna za oknem spowodowała, że Polacy przestali wierzyć w siebie i zrodziło to ogromny, gigantyczny kompleks. Niezaspokojona potrzeba szacunku zrodziła ogromną potrzebę awansu społecznego, aspiracji. I jeżeli ktoś ma niskie poczucie własnej wartości, to bardzo często szuka tego potwierdzenia własnej wartości gdzieś na zewnątrz. I tym polskim zewnątrz był właśnie Zachód, który był takim rule makerem nie tylko politycznym, ale też kulturowym. I myśmy akceptowali te reformy, które pochodziły głównie z Zachodu, właśnie dlatego, że wierzyliśmy, że ten Zachód ma tą receptę na najlepsze życie, na najlepsze państwo, na najlepszą gospodarkę. I nie chcę powiedzieć, że te reformy, które były wówczas, proszę Państwa, przeprowadzane pod wpływem tych instytucji świata zachodniego, one zawsze były najlepsze. Tak często nie było, ale one rodziły dwie istotne konsekwencje. Po pierwsze to, że one pochodziły z Zachodu, powodowało konsensus ponadpartyjny w Polsce, a więc mogliśmy je zrealizować konsekwentnie, spójnie, ponadpartyjnie, zależnie kto rządzi. I po drugie, proszę pamiętać o tym, że świat w latach 90. był światem zdominowanym przez Zachód, a więc te instytucje świata zachodniego dawały taki glejt wiarygodności, że te reformy są najlepsze, które znał ówczesny świat. I ta wiarygodność Zachodu była transferowana tymi reformami do Polski i to pozwalało Polsce zyskiwać inwestorów, zyskiwać kapitał, technologię, to czego bardzo potrzebowaliśmy. Więc nawet jeżeli te reformy nie były najbardziej dopasowane do naszego kontekstu regionalnego, naszego kontekstu krajowego, to dawały one bardzo dużą, podnosiły one wiarygodność Polski, której tak bardzo też potrzebowaliśmy. Proszę Państwa, te wszystkie zmiany, które zaszły w ostatnich 30 latach, one oczywiście musiały zrodzić prędzej czy później zjawisko, które ja bym określił jako zmęczenie transformacji. Czyli zmęczenie takiego właśnie ponadstandardowego wyścigu, który myśmy dokonywali przez te ostatnie 30 lat. I ostatnie lata były takim dla mnie okresem, w którym faktycznie ta transformacja zaczęła być, ta narracja transformacyjna zaczęła być bardzo szybko redukowana. Chciałem już postawić kropkę, w zasadzie zakończona, ale jeszcze jakoś nie chcę składać jej ostatecznie do grobu.
Chociaż uczciwie trzeba powiedzieć, że to nie jest, proszę Państwa, tak, że to rządy tylko i wyłącznie Zjednoczonej Prawicy tutaj dorzuciły swój kamyczek do ogródka. Bo przecież jak przeanalizujemy już lata 90., to zobaczymy, że już wtedy ta krytyka transformacji, ona postępowała. Wtedy głównie ona była skoncentrowana na krytyce tej transformacji politycznej. Dlatego, że przecież ci, którzy rządzili w okresie PRL-u, bo uwikłali się w system, zachowali się niegodnie, oni nie powinni mieć według dominowanej większości Polaków uprzywilejowanej pozycji w III RP. A niestety tak często było. Więc to poczucie zawodu, że te same kadry, które rządziły w PRL-u, one miały miękkie lądowanie w III RP, ono zrodziło pierwszą taką dużą falę krytyki transformacji. Oczywiście były też jej kolejne nurty, to też pewne nietrafione decyzje gospodarcze, to też w końcu gloryfikowanie transformacji przez tych, którzy byli za nią odpowiedzialni. Te wszystkie, można powiedzieć, krytyczne nurty doprowadziły do tego, że pierwsze sygnały ostrzegawcze się pojawiły, chociażby Partia Samoobrona, której dzisiaj już na polskiej scenie politycznej nie ma. Ale co jest ciekawe, dopiero kiedy dopiero kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, dopiero wtedy, kiedy weszło w zasadzie nowe pokolenie na scenę polityczną, na przede wszystkim do debaty publicznej, to wtedy w zasadzie ta krytyka transformacji, ona została bardzo mocno zintensyfikowana. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze ten Zachód, do którego myśmy dostąpili, do którego weszliśmy ostatecznie w roku 2004, to wejście Polski do Unii Europejskiej oznaczało, że zaczęliśmy na Zachód częściej jeździć i zaczęliśmy sobie urealniać ten obraz Zachodu. Okazało się, że ci nauczyciele wcale nie są tacy wspaniali, jak nam się wcześniej wydawało. Zaczęliśmy też mieć coraz silniejszą taką postawę, taki głód podmiotowości. 15 lat Polski w Unii to jest 15 lat, można powiedzieć, takiego okresu cały czas występowania w roli petenta. No i wszyscy dobrze wiemy, że kiedy człowiek ma 15 lat, to się rodzi bunt. Bunt bardzo często wobec swoich rodziców. Bunt, który ma bunt, który polega na budowaniu własnej tożsamości. I to jest chyba dzisiaj przyczyna, dlaczego nasz region ma dzisiaj tak liczne spory z tym korem europejskim, który znajduje się wciąż w Europie Zachodniej. I te wszystkie, proszę Państwa, czynniki powodowały, że stopniowo ta krytyka transformacji zaczęła narastać i kiedy weźmiemy sobie na warsztat to hasło idei ciepłej wody w kranie, którą proponowała Platforma Obywatelska, to trudno nie dostrzec właśnie w tym haśle takiej chęci odpoczynku, takiej chęci wrzucenia na luz, chęci odpalenia grilla, spokojnego wypoczynku. Wówczas jeszcze, pamiętam takie głosy publicystów też sprzyjających premierowi Tuskowi, które były bardzo krytyczne. Wszyscy zastanawiali się, jak to jest możliwe, że Donald Tusk zgromadził tak dużą władzę, a nie chce z niej korzystać. Pamiętam bardzo dobrze, jak Tusk odpowiadał, kto ma wielką wizję, niech idzie do lekarza, a kto lubi ból, niech idzie do dentysty. Ale to nie Platforma ostatecznie tą transformację zakończyła, dlatego że kryzys gospodarczy w roku 2008-2009 spowodował, że tak naprawdę nie było przestrzeni na to, aby dokonać jakiejś znaczącej zmiany status quo. I po Platformie przyszła zmiana, dobra zmiana. Obóz Zjednoczonej Prawicy przyjął władzę, no i faktycznie ta skala transferów bezpośrednich była absolutnie bezprecedensowa. Chcę, proszę Państwa, powiedzieć bardzo wyraźnie, że to nie chodzi o to, że my nie mamy prawa do tego, by dokonać pewnej redystrybucji. Po 30 latach ona była nie tylko potrzebna, ale była wręcz konieczna, bo faktycznie te nierówności w Polsce też w jakimś sensie koszt tej transformacji zaczęły rodzić niebezpieczne konsekwencje. Natomiast problem polegał na tym, że te transfery były po pierwsze przeskalowane, te transfery były nie zawsze sprawiedliwe, nie zawsze podyktowane pod potrzeby najbardziej potrzebujących, a bardzo często podyktowane potrzebą wyborczą, ale nie to było jeszcze najgorsze. Najgorsze było to, i to jest moje główne zastrzeżenie, że one były dokonywane przy użyciu bardzo niebezpiecznej narracji. A ta narracja brzmiała mniej więcej tak, że my już dzisiaj tak naprawdę jesteśmy Zachodem. Możemy sobie pozwolić na to, żeby wydawać i konsumować jak Zachód. Wystarczy tylko nie kraść i wystarczy tylko zaufać mądrej polityce państwa, mądrej polityce gospodarczej. I z takim zdaniem miałem fundamentalny problem, ponieważ nie tylko uważam, że to zdanie jest nieprawdziwe, ale także, że ono jest bardzo szkodliwe. Dlatego, że transfery można zmodyfikować, aby one były bardziej funkcjonalne, natomiast zmiana świadomości społecznej, która się odbyła za pomocą tego hasła i będzie do odwrócenia bardzo trudna. I najlepszym tego dowodem jest to, że dzisiaj, kiedy patrzymy na polski parlament, to w zasadzie nie ma siły politycznej, która by
tej narracji transformacyjnej, narracji państwa na dorobku chciała bronić. Przecież lewica ściga się dzisiaj z PiS-em nie o koncepcję państwa dobrobytu, ale o realizację koncepcji dobrobytu. I nawet Platforma Obywatelska przecież też ze swoim hasłem my wam nie zabierzemy nic, co było dane, a być może damy wam nawet więcej, też przyznaje się do tego, że tą narrację transformacji zdecydowanie odrzuca. I to mnie skłoniło do tego, aby właśnie napisać ten tekst, że nie widziałem tak naprawdę na polskiej scenie politycznej żadnej siły, która by dzisiaj chciała tą diagnozę sytuacji Polski urealnić. A ona, proszę Państwa, dzisiaj wygląda tak, że Polska nadrobiła bardzo wiele zaległości w ostatnich 30 latach, ale te zaległości, pamiętajmy, sięgają lat 300. Kiedy zobaczymy dzisiaj nie na PKB, ale kiedy zobaczymy na majątek Polaków, to dzisiaj on jest wciąż kilkukrotnie mniejszy od majątku przeciętnego, ja nie mówię Niemca czy Francuza, ale Greka czy Portugalczyka, do których zbliżamy się pod względem PKB na głowę. Dlatego, że przecież w ostatnich 300 latach byliśmy 3 razy co najmniej goleni do zera. Nie zdążyliśmy nic zaakumulować, nic... Nie zdążyliśmy zaoszczędzić i to powoduje, że my wciąż jesteśmy państwem, które po przyjrzeniu się tej głębszej warstwie, po zajrzeniu pod te nowiutkie dworce, nowiutkie autostrady, nowiutkie baseny, akwaparki, wciąż odnajdziemy tam bardzo wiele zjawisk, które nie pasują do państw wysoko rozwiniętych. I mamy, proszę Państwa, przed sobą bardzo wiele wyzwań, które powodują, że będziemy musieli w najbliższym czasie poświęcić bardzo dużo zasobów na to, aby Polska się dalej rozwijała. I ja się bardzo boję, że ten bezprecedensowy wzrost konsumpcji kosztem inwestycji, on może spowodować, że za niedługo nie tylko ta konsumpcja nie będzie większa, ale być może nawet będzie mniejsza. Wymienię tylko kilka najważniejszych wyzwań, które wydaje mi się, że będą dla Polski bardzo kosztowne, ale to nie jest, proszę Państwa, oczywiście zamknięty katalog. No, trzeba by zacząć przede wszystkim od tego, że wciąż nasze państwo, jak już powiedziałem, boryka się z licznymi problemami. Będzie panel poświęcony administracji publicznej, gdzie pewnie o tym będziemy szerzej mówić. Dzisiaj dużym problemem jest to, że przy tak dużym wzroście gospodarczym odchodzą naszego państwa najlepsi specjaliści, których potrzebujemy, aby tą jakość tego polskiego państwa podnosili. Jeżeli chcemy mieć sprawne państwo, niestety to państwo nie może być tanie, choć nie znaczy, że zawsze drogie państwo jest państwem sprawnym. Mamy ogromne wyzwanie, proszę Państwa, klimatyczne i mamy ogromne wyzwanie demograficzne, co będzie nas kosztowało gigantyczne środki finansowe. W końcu mamy przed sobą zmianę modelu rozwoju gospodarczego. Odchodzi już model, proszę Państwa, który dominował w ostatnich 30 latach, model oparty o niskie koszty pracy. I odchodzi pewnie bez sentymentu, przecież nikt z nas nie chce, żeby Polacy wygrywali swoją konkurencyjność, dlatego że są tańsi od innych. Ale problem polega na tym, że wycofanie się z tego modelu nie oznacza automatycznie, że my przejdziemy na model oparty na innowacjach. Jeżeli nie będziemy inwestować w badania i rozwój, a nie będziemy inwestować także w polską naukę, która jest dramatycznie niedofinansowana, to tej innowacyjności nie będzie. O wyzwaniach dotyczących służby zdrowia związanych z starzeniem się społeczeństwa nie muszę przecież szerzej mówić, to jest oczywiste. Więc te wszystkie, proszę Państwa, wyzwania, które są przed nami, a do tego bym dodał jeszcze to, że taka łatwa odpowiedź, że przecież wystarczy podnieść podatki najbogatszym i to się wszystko sfinansuje, jest odpowiedzią bardzo kuszącą, ale obawiam się, że jest odpowiedzią nieprawdziwą. Dlatego, że w dobie globalizacji naprawdę nie jest łatwo te podatki, szczególnie tych zagranicznych korporacji, podnosić w dobie takiej łatwości przenoszenia też optymalizacji podatkowej. W sytuacji, w której no właśnie w Polsce nie ma jeszcze tak naprawdę takiej bardzo silnej klasy wyższej, którą można było znacząco obciążyć, choć nie mówię, że ta progresja podatkowa nie powinna być silniejsza. Ale ci, którzy się łudzą, że bardzo dramatyczne zwiększenie podatków będzie odpowiedzią, boję się, że mogą się zawieść. I te wszystkie, proszę Państwa, wyzwania, o których mówię, one mnie prowadzą do takiego wniosku, że niestety trzeba dzisiaj powiedzieć wprost, że jeżeli chcemy, aby polskie społeczeństwo dało zgodę na to, abyśmy poświęcili swoje zasoby finansowe na to, aby tam inwestować, gdzie jest to dzisiaj najbardziej potrzebne, to nie powinniśmy rezygnować z tej narracji, którą mamy na tacy. Tej narracji transformacji, bo to jest pewna wciąż tląca się w świadomości społecznej pewien zasób, którego możemy korzystać i z którego powinniśmy korzystać. Tego zasobu już nie jest dużo, bo jak powiedziałem, to zmęczenie jest duże, ale wciąż jeszcze w tym baku troszkę tego paliwa się znajduje. Dlaczego powinniśmy z niego korzystać? Dlatego, że Polska, proszę Państwa, nie zakończyła swojej transformacji. My po prostu zaczynamy drugie okrążenie. Dziękuję bardzo.